tłumaczę. Ciary na pół ryja. O, jak moja mama je uwielbia. Temat mojego pierwszego tatuażu pojawiał się u mnie w domu, od kiedy skończyłam 12 lat. Byłam zajawiona ciężką muzyką i wszyscy moi idole mieli tatuaże. Pamiętam, jak mówiłam moim rodzicom, że jak skończę 18 lat, zrobię swoją pierwszą dziarkę. Tak. Rodzice nie byli zadowoleni, ale patrząc przez pryzmat czasu, cieszę się, że nie zrobiłam sobie tatuażu w wieku 16 lat bez wiedzy moich rodziców, bo pomysły były dosyć dziwne i bym na pewno ich żałowała. Ale nie odpuściłam. Od 12 roku życia, dzień w dzień, rozmawiałam na temat tatuaży. Mówiłam sobie, kurczę, ale sobie zrobię tribala na bicu. Moja mama mówiła, że mnie coś poje. Aż w końcu, w wieku prawie 21 lat, sama napisałam do studia, sama umówiłam się na wizytę. Największe moje osiągnięcie, sama powiedziałam mojej mamie, co zamierzam zrobić. Ostatnia rzecz była najtrudniejsza. I tak oto zrobiłam swój pierwszy tatuaż, a nawet dwa, moi drodzy. Dzień wcześniej. Pojechaliśmy do Warszawy, żeby pomóc mojemu bratu w przeprowadzce. Teraz ja siedzę w jego pokoju i tutaj mam swoje studio. Może zrobię tutaj kocie spa. Wróciliśmy dosyć późno, drugiej nad ranem. Byłam bardzo podekscytowana dzisiejszym dziaraniem. Dzień dziarania! Mocne! Dzień dziarania! Nie mogłam się doczekać, kiedy w końcu będę miała tatuaż na całe życie. Nie będę mogła go zmyć. Teraz sobie to uświadomiłam. Trudno! Pojechaliśmy do sklepu spożywczego, żeby zjeść wspaniałe śniadanie, wspaniały posiłek. Do bułki. Kiełbasa. Do bułki. Studio tatuażu, ale najpierw parking. Wiesz, jak debile wyglądamy. Nadszedł czas, kiedy mieliśmy pojechać do studia i miałam coś sobie wytatuować. Pojechaliśmy do studia Black Milk Tattoo. Tak. Wszystkie moje tatuaże, które mam dwa. Wzór na moje dwa tatuaże został wybrany i przemyślany dużo wcześniej. Na miejscu musiałam wybrać miejsce. Na miejscu musiałam tylko odbić kalkę i zobaczyć, jak wyglądają na ciele. Wybrać rozmiar. Jakieś płaszcze problemy jakieś. Muszę o problem, jak się stresuję. Dobra, pewnie zastanawiacie się, jaki tatuaż sobie zrobiłam. Zapytałam się was na Instagramie, co sobie wydziarałam. Najwięcej odpowiedzi padło na mojego kota. Demona. Grażynę z Simsów, czy tam logo Simsów. Chciałbyś sobie wydziarać logo Simsów na całe życie? Na klacie. Albo, że wytatuowałam sobie twarz mojego brata, albo twarz Maćka. Nie wiem, po co miałabym to robić. Na plecy. Tutaj bym sobie zrobiła Dawida, a to bym zrobiła sobie ciebie. Dlaczego bym zrobiła moją mamę? By byłoby tak trio. Były też coś związanego z moimi bliskimi. Mam aktualnie nałożone na rękach second skina i muszę to zmienić za jakiś czas. Jest dopiero jeden dzień. Osocze wypływa z tego, wiecie, co to ten. Pierwszym moim tatuażem, jaki zrobiłam, jest to godzina na nadgarstku. Bo tutaj w tym miejscu, mała. Godzina 20.03. Jak zapewne wiecie, albo i nie, 1 grudnia zmarł mi mój tata. Jest to godzina jego śmierci. Chciałam to mieć blisko siebie, po prostu. Żeby nawet jak będę miała, nie wiem, może 40 lat, żeby ta godzina zawsze była przy mnie. Ogólnie, kochani, nie pokazałam wam tutaj zdjęcia tego tatuażu, bo nie mam zdjęcia po zrobieniu, tylko mam zdjęcie folii, gdzie znajduje się osocze i ten tusz wypływający, więc to nie wygląda za ciekawie, ale spokojnie pokażę, jak już zdejmę tego second skina, także... Ale drugiego tatuażu mam zdjęcie. Mój tata był moim najlepszym przyjacielem i ta 20.03 zawsze będzie mi o nim przypominać. Tak samo jak data jego urodzin i 1 grudnia. Oraz moim drugim tatuażem. Uwaga! Nie jest kot, nie jest to twarz Maćka, nie jest to twarz mojego brata. Nie jest to Roblox, nie jest to pies, nie jest to królik, nie jest to... Myszo. Jeleń. Jest to moje państwo... Krokodyl. Pewnie pomyślicie sobie, że mnie coś pojebało. Jeżeli oglądacie moją serię z Simsów, wiecie, że bardzo często rozmawiam na temat tego, żeby wrzucić Boba do stawu z krokodylami. Tu nie chodzi o Simsy, tu nie chodzi o Boba. Wszystko wynika z tego, że ulubionym zwierzęciem mojego taty były właśnie krokodyle. Są bardzo piękne. Mój tata wiedział o krokodylach
wszystko. Jeżeli byście go kiedykolwiek spotkali i zapytali się o to, nie wiem, od czego zależy płeć krokodyla, to by powiedział, że ej mordo, płeć krokodyla zależy od tego, w jakiej temperaturze znajdują się jaja właśnie tego krokodyla. Mordo. Tak bym wam pewnie odpowiedział. Przeczytałam to na krokodylach ciekawostki, bo ja nie znam się totalnie na krokodylach. Możesz cały czas robić po prostu. Co, taką wielkość chcesz tego? No teraz ci się wydaje, że lepiej jest. Pokaż. Najważniejsze, żeby dobrze z tym się czuło. Ja tutaj też jest nic. Co to? Nic. To nie będzie brało. Jakie to uczucie? Żadne praktycznie. Przy takim małym pytań. Ano? Uważam, że krokodyle są pięknymi stworzeniami. One, no, po prostu są zajebiste. No zobaczcie na tego krokodyla. Mój kolega zapytał się, jak wysłałam mu zdjęcie, zapytał się mnie, czy mam współpracę z Lacoste. Chciałabym. Wszystko znajduje u mnie się na lewej ręce. Nie dlatego, że lewa ręka to jest mój ulubiony profil. Piszę lewą ręką. Lewa ręka jest u mnie jakoś najładniejsza, czy jakoś bardziej taka ładniej się prezentuje na kamerze? Nie. To też mam swoją historię. Mój tata był osobą, która znała się bardzo dobrze na historii Polski, świata. Mój tata znał odpowiedzi na wszystkie moje pytania w którymś z filmów, jak byłam mała. Pamiętam, że zapytałam się mojego taty, czemu ta pani ma obrączkę na lewej ręce, a wy macie na prawej z mamą. To tata mi powiedział, że na lewej ręce, palcu serdecznym, kiedyś wierzono. Nie pamiętam przez kogo. Znajduje się żyła, która jest połączona z sercem. Nie mam tatuażu na palcu, ale mam na lewej ręce. Mój tata zawsze jest i będzie w moim sercu. Tak bardzo żałuję, że nie zdążyliście poznać mojego taty, a ja żałuję, że nie spędzę z nim więcej czasu, ale cieszę się z momentów, które razem spędziliśmy, ile się od niego dowiedziałam. Zawsze będę miała dwie rzeczy przypominające mi o moim tacie. Myślałam, że się nie popłaczę, ale to nadal jest taki temat, że boli. Ogromnie boli. Teraz natomiast zaprezentuję wam reakcję mojej najlepszej przyjaciółki, Maćka, mojej mamy i mojego brata na moje tatuaże. Witam w moim domu. To jest jeden. Ale czy... Kot sobie myśli, co ty robisz, babo? To mama nic nie powiedziała. Tak? A widziała tego komentarza? Widziała. Mówię? Ulala. Ulala. Jaki krokodyl. Nara. Poczekaj. Dobra, dajesz. Zgaduj. Ja myślę, że albo kota. Nie wiem czemu. Coś takiego sentymentalnego, coś rodzinnego może? Czyli, dobra, pokazuję ci. Co? No. Tak jak mówiłaś, sentymentalne, bo to jest ulubione zwierzę mojego taty, nie? Jeszcze muszę mamie pokazać. Mama nie widziała? Nadszedł czas na moją najbardziej stresującą rozmowę w całym moim życiu. Pokazuję mojej mamie mój tatuaż. Z góry uprzedzam, moja mama nie chciała pokazywać twarzy. Halo? To dawaj, chwal się. No. To mam krokodyla. O matko, podoba się ten najpierw krokodyl? Będziesz go kolorować? Tak, zostaje. Godnie on się wygo... Ładny? No ładny taki. No. I wyślę ci zdjęcie z bliska. Pa! Całuski, no. Trochę popłakałam, trochę wam odpowiedziałam. Mi się podobają. Trzeba żyć chwilą. Kto wie, czy zrobię więcej? Kochani. Z taką moją sentencją życiową pozostawiam was. Dajcie znać, co sądzicie o tych tatuażach. Nie wiem. Jak napiszecie, że wyglądają jak gówno, to mam je do końca życia, więc ich nie usunę. Patrzcie. I od razu uprzedzam, pytanie nie bolało. Serio. Tradycyjnie, kochani, życzę wam miłego dnia. Miłego popołudnia, miłego wieczoru oraz miłej nocy. To byłam ja, Julka. Do zobaczenia w kolejnym odcinku w sobotę o 16:00. Będą to Simsy i wrzucanie Boba do stawu z krokodylami. W końcu. Pozdrawiam was. Carpe diem. No, widzę, że tatuaż, trzymam hajs.